syczeć jak za młodu. Tak gmina Żelechinek swój miodzik rozsławiła i swą popularność w powiecie zdobyła. Ta pszczoły hoduje, nigdy nie choruje, choć ciszek na scenie brzustów się szykuje. Zapłaciłam 4 rubelki, akurat co wziąłam za kartofelki. Prowadzili mnie do taki ogromny sary, a tam była taka ogromna płachta, co bym sobie spić sukienę uszyła. Posadzili mnie na samym przodecku, abym dobrze widziała i słyszała. Odsuwa się ta ogromna płachta. Jest krzocek za krzocka, wyskakuje pani Lecek i się pyta: gdzie moja pani Lecka, gdzie moja pani Lecka? A ja mówię: tu, tu pani Lecku. Ktoś z tyłu się odzywał: cicho babo, bo pójdziesz do hajresta. No, że cieszyłam się proceckę. Znowu wyskakuje ten pani Lecek i się pyta: gdzie moja pani Lecka, gdzie moja pani Lecka? No i znowu mówi: cicho babo, bo pójdziesz do hajresta. No wreszcie skończyło się to przedstawienie. Ktoś krzyczy: babo, bij brawo! A ja usłyszałam: babo, bij w prawo! Jak nie zamalowała mi jedna pani Lesta, się cebulką zalała. Poszłam i oci do tego pani Lesta, choć siedziała, to swoje. Ale jak przyszła, jak sprawiła chłopu mydło, taż mu wszystko zbrzydło. Dziękuję. Thank you.